Ej, co wrzucacie między zeszyty? Batoniki, puszkę, rogalik, ważne trzy lata, chipsy? To tylko bezwartościowy przetworzony tłuszcz, cukier i toksyczna sól. Jeśli jesz takie produkty, to oszukujesz organizm, bo nie dajesz mu w pokarmie witamin i składników odżywczych. Trzeba myśleć, co się je. Może no, by tak wszemać jabłko, zdrową kanapkę i wypić wodę lub soczek? Jesz frytki, panierowane kurczaki i hamburgery? Zamień fast food na rybę i sałatkę. Jeśli masz już problem z nadwagą, to idź do lekarza. Nie ufaj dietom cud polecanym w kolorowych gazetach, chyba że to pisma fachowe. Pamiętaj, że się rozwijasz i rośniesz. Należy dbać o pożywne produkty. Koniecznie zjedz rano śniadanko. To tylko 5 minut roboty, a śniadanko da ci kopa na pół dnia. Żołądek nie będzie marudziło byle co? Płatki z jogurcikiem, jabłko, kanapka, może twarożek? Robisz zakupy? Bądź czujny. Nie wszystko na półkach jest dobre dla organizmu. Nie daj się nabrać na superpromocje. Uciekaj lepiej na stoisko z owocami i na białym. Uwaga na gotowe mieszanki z przyprawami i im podobne wynalazki. To istna bomba chemiczna. Glutaminian sodu, guanylan i inozynian diodowy. Powodują nadwagę, otyłość i mają zły wpływ na układ nerwowo-mięśniowy. Powodują zaparcie i nawet zaburzenia hormonalne. Nie chce Ci się chodzić na WF, pobiegać, iść na spacer? Niedobrze. Ruch korzystnie wpływa na zdrowie. Ruszaj się, dotleń mózg, polepszysz pamięć, ruch poprawia metabolizm, oddychanie, wzmacnia odporność, wzmacnia kości, no i ma się zgrabną sylwetkę. Rusz się wreszcie z przedkompa. Masz koło klawiatury ciasteczka, paluszki, chrupki, czekoladki? Lepiej wyrzuć te śmieci i załaduj talerzyk innymi zakąskami. Czy wiesz, co to jest cukrzyca? Cukrzyca to choroba spowodowana zniszczeniem lub niewydolnością trzustki. Nie lekceważ symptomów tej choroby. Zmęczenie i senność, kłopoty z koncentracją, zwiększony apetyt, wzmożone pragnienie, zaparcia, wzmożone infekcje, zwiększone wypadanie włosów, nieświeży oddech, świąt skóry, pogorszenie wzroku i przekrywienie spojówek. Nie lekceważ również objawów nadciśnienia, masz zaburzenia podczas snu? Idź po poradę do lekarza. To, jakie masz nawyki teraz, wpłynie na całe Twoje życie.